Kochani, dzisiaj msza święta też z okazji poświęcenia pól, więc... Matka, która wszystko rozumie, serce pogarnia każde oko, zobaczyć w dobrą na sumie. Ona i w każdy czas, Matka, która wszystko rozumie, sercem ogarnia każdego z nas. Matka, zobaczyć dobro w nas umie. Ona jest z nami w każdy czas. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pan z wami. I z Duchem Twoim. Drodzy bracia i siostry, radujemy się tym Dniem Pańskim, dzisiejszym spotkaniem na Eucharystii, na mszy świętej. Jezus Chrystus zmartwychwstał, żywy, nas tu gromadzi. Cieszymy się tym cudem zmartwychwstania i obecności Pana Jezusa pośród nas. I tym błogosławieństwem, które zlewa na nasze życie codzienne. Też na codzienne nasze prace, zajęcia i obowiązki. Cieszymy się dzisiaj obecnością w naszej parafii ojca Jarosława Cieleckiego, znanego w świecie misjonarza. Będzie na pewno mówił też o swojej misji, posłudze. Przyjechał z wielkimi darami, kopią obrazu Matki Bożej z Niegowici, z relikwiami świętego Jana Pawła II, przez którego również Pan Bóg niech nam błogosławi. I rozpoczynamy dzisiaj obrzędem tutaj właśnie przy krzyżu, przed kaplicą, żeby ogarnąć naszą modlitwą, wypraszać błogosławieństwo dla tych naszych pól, domostw, dla codziennej pracy was, rolników, pracujących, by ziemia przynosiła obfite owoce, by karmiła nas. I ten trud codzienny, nasze starania powierzamy Panu Bogu, by On nas prowadził, umacniał, by też ta nasza praca, codzienność prowadziła ku zbawieniu, ku radości nieba. Jesteśmy tu, aby dziękować, wielbić Boga Stwórcę za Jego hojne dary, szczególnie za codzienny dar chleba, owoc Jego dobroci, pracy ludzkich rąk. Zarazem jednak chcemy pamiętać o słowach Chrystusa. Starajcie się naprzód o Królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane. Pamiętamy, że nasze życie, ziemia i jej plony są darem Boga. Dlatego modlimy się o Jego błogosławieństwo dla pracujących na roli, o pomyślne i obfite plony, o dobrą pogodę. Bożej dobrocie polecamy ludzi, którzy z powodu suszy, nieurodzaju i niesprawiedliwości cierpią na brak świętego Jana Pawła II, świętego Izydora, patrona rolników, wszystkich świętych. Prosimy o Boże błogosławieństwo dla tej naszej ojczystej ziemi, o pomyślne urodzaje, szczęśliwe zbiory, o szacunek dla chleba i codziennego i eucharystycznego. Jezus pozwolił, by Jego uczniowie w świąteczny dzień zrywali dojrzewające kłosy i ziarnem zaspokoili swój głód. Przez Niego zanieśmy Bogu pokorne prośby za naszą ziemię, która zapewnia pożywienie wszystkim stworzeniom. Z dziecięcą pokorą wołajmy do Niego. Przez usta świętego Pawła Apostoła nazwałeś nas swoją prawną rolą. Spraw, Panie, abyśmy rzetelną pracą wypełniali Twoją wolę i zawsze byli z Tobą zjednoczeni. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Twój Syn pouczył nas, że jest winnym krzewem, a my Jego latoroślami. Spraw, abyśmy trwając w Twoim Synu, przez wiarę i miłość przynosili obfity owoc ku Twojej chwale. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Ty błogosławisz ziemię i ubogacasz ją plonami. Swoim błogosławieństwem spraw, aby nasze pola zrodziły pożywienie, którego potrzebujemy. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Ty nam dajesz pszenicę na chleb codzienny i jako dar do sprawowania Eucharystii. Spraw, abyśmy zabiegając o pokarm dla ciała,
pragnęli chleba, którym jest ciało Twojego Syna. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Ale szukać najpierw Twojego Królestwa i Jego sprawiedliwości. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Te wszystkie nasze modlitwy, dziękczynienia i ufne prośby zawierzajmy w modlitwie, której Pan Jezus nas nauczył. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja. Zbawieństwo Boga Wszechmogącego niech stąpi na tę ziemię, wasze ziemię, wasze plony, wasze pola. Niech święty Jan Paweł II teraz uprosił Boga, by chronił od wszelkich nawałnic, od wszelkich pogody, która mogłaby zaburzyć krok tego, co posialiście. Błogosław Boże te wasze pola, łąki. Stawiaj się, święty Janie Pawle II, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Źródła i kręte zala, jego nasza wyspada. Chodźcie z nami, Panią świata, wyspada. O Matce Boskiej korona, nadaniowy. Jest w tym świecie i polecamy Bogu intencje, między innymi prosimy o pomyślne zbiory, Boże błogosławieństwo w pracy dla gospodarzy stanowki, a w drugiej intencji polecamy intencje dziękczynno-błagalne z okazji 10. rocznicy ślubu Anny i Marcina Matatów. Kochani bracia i siostry, z wielką radością przybywam do naszej wspólnoty, aby przez te dwa dni dziękować też Bogu, a przede wszystkim Matce Najświętszej za uratowanie życia Janowi Pawłowi II, jutro 13 maja. A więc w szczególny sposób wspominać będziemy też to wydarzenie z 1981 roku, kiedy wszyscy, cały świat, a szczególnie Polacy, błagaliśmy Matkę Najświętszą. Obraz Jasnogórski, Matki Bożej, jeden z kapłanów, ksiądz Przydatek, jezuita jeszcze żyje, położył na tronie tam na placu świętego Piotra i wtedy modlono się, gdy operowano Jana Pawła. Dzisiaj on błogosławił z nieba i w tych dwóch dniach modlimy się w kościele parafialnym. Przyjdźcie, jest tam obraz Matki Bożej w Niebowziętej. Będziemy dziękować szczególnie jutro, czyli po południu, w czasie mszy świętej i procesji świata. Ojciec Święty Jan Paweł II całował ziemię, widzieliście wiele razy. Ucałował ziemię w różnych miejscach świata. Dziękował Bogu za te wszystkie dary, za stworzenie i za owoc tej ziemi. Prośmy więc Boga w szczególny sposób, ale najpierw przeprośmy Go za nasze grzechy. W owym czasie Paweł i Barnaba przeszedłszy przez Perkę, dotarli do Antiochii Pizydyjskiej. Weszli w dzień sobotni do synagogi i usiedli.
słuchają mego głosu, a żyją na świecie ludzkie ciało, jednym z nas się stał. Święty, idźmy w pokoju Chrystusa.